Halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Michał z kanału Michał Games. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Farming Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą. Jak możecie zobaczyć, to jest moja pryzma usypana z buraków. Poza odcinkiem, jak wspominałem, wykopałem sobie te dwa pola buraków. No i tutaj przywiozłem je. Wysypałem sobie na pryzmę. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że załaduję sobie na mana z naczepą i trochę wywiozę do oświń i zobaczymy może trochę do skupu. A jak wyglądają w ogóle ceny? To tak, mam do sprzedania soję. Niestety, no dalej zastanawiam się, czy ją się opłaca sprzedawać, bo są wyższe ceny, choć też nie aż tak dużo. Mamy cenę 1546 euro za 100 litrów. No ale nie wiem, czy to lepiej, czy to się opłaca sprzedawać. A za buraki, no cena rośnie. Może sobie przyspieszymy czas. Ale może, ponieważ tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, że mam zamiar coś posprzedawać. Niestety nikt nie odgadł, nikt nie wypowiedział się w komentarzu, co będę sprzedawał. Ale mogę wyjawić już tą tajemnicę. W dzisiejszym odcinku oprócz buraków i soi zajmę się kiszonką. Będę sprzedawał kiszonkę. W tym celu podstawiłem sobie już moje taśmociągi. I tutaj mam pryzmę. Możecie pisać w komentarzu, ile myślicie, że tego jest. Dość dużo. Dobrze, także myślę, że zaczniemy sobie od kiszonki. Cena jest taka, no, przyzwoita. Może będziemy też na strych wywozić. Zobaczymy, jak wyjdzie z tymi burakami. Dobra. Także podchodzimy sobie. Klikamy R. Otwórz silo. Już zaczęło się sprzedawać. Tak, nie wiem, czy na razie nie będziemy czasu przyspieszać. Mam tutaj moje manitkę. Wejdziemy sobie do niej. Bo nią właśnie będę tutaj trochę podgarniał. Może przyjadę potem moim JCB, no on ma większą łychę. No ale na razie. Zobaczymy, czy od tej strony w ogóle szło. Ja bym chciał otworzyć ten silos. No chyba będę musiał. Aha. Już widzę, że będą problemy. Ale nie ma co się denerwować. Specjalnie zostawiłem tutaj sobie mojego MF-a, którego mam nadzieję, że jeszcze pożegnamy do końca wakacji. Już mam teraz pomysły na odcinki, o ile one się pojawią tak, jakbym chciał. Ponieważ no ten odcinek znowu jest spóźniony, znowu będzie prawdopodobnie w środę. No miałem trochę pracy w tym tygodniu. Dlatego też tak to wyglądało. Że niestety nie pojawił się w niedzielę, a poza tym jest bardzo gorąco i mi się po prostu nie chce. Ja ostatnio patrzę na te moje wyświetlenia pod filmikami. Teraz idziemy jakoś tak nierealistycznie, ja nie mogę, nie otworzę tego. Ja tutaj trochę zniszczyłem w tym momencie. Podepnij się. Tak, jakieś trochę słabo teksturowana widzę teraz. No, spróbujemy tutaj mieć manitką. Bo jak patrzę na te wyświetlenia właśnie, to nie ma jakiejś ostatnio rewelacji. Lajków też jest mało, 4 lajki pod poprzednim filmem.
A propos poprzedniego filmu, bo miało być coś takiego, że będzie w przyspieszonym czasie, ale niestety nie udało mi się tego ogarnąć. Mam taki nagrany, ale nie udało mi się tego w moim programie zrobić. Czy ja tu w ogóle podjadę? Wiem, jest ciężko. Chodzi mi o to, że ja chcę po prostu trochę tu odkryć. Nie wiem. O, złapałem przyczepność. Dobra. Jest. Halo. No i się odkrył. Bardzo dobrze. Jeszcze lepiej by było, jakbym stąd wyjechał. A wyświetleń, no 18 wyświetleń po poprzednim odcinkiem, 4 łapki, no to tak, tak sobie powiem szczerze. Jak na 22 suby. No jak to po gdzieś dupy nie urywa. Ale jest jeszcze taka szansa, że może pojawi się właśnie w środę dwa odcinki, albo będzie odcinek czwartek. To jest taka, będzie taka mała kamieni nowość. Myślę, że takiego rodzaju odcinka jeszcze nie było. I właśnie chciałbym po prostu coś takiego zrobić. Z czystej ciekawości. W zasadzie nie mogłem się tam obrócić, bo tu chyba będę musiał podjechać. Nie wiem, po co to zrobiłem. Dobra, jedź, nie rób siary, nie rób siary na odcinku. Dobra, tak sobie to zostawimy. Sprzedaje się, hajs leci, to dobrze, będzie na maszyny. Inne jeszcze inne rzeczy, ale o tym opowiem kiedy indziej. Znaczy zobaczycie po prostu, jak będą odcinki. To zobaczycie. Dobra, podjedziemy sobie. Tak się w ogóle zastanawiam, gdzie to tam wysypywać koło tych świń. Bo planuję właśnie, że jakoś trochę zmodernizuję to. Ten wygląd. I całej zagrody dla świń. Jedną może zawieziemy. Może tą soję sprzedam. A po prostu zajmiemy się kiszonką. Ale jedną przyczepę chciałbym wywieźć, to na pewno. Trochę jest wsypane. Może sobie zrobimy jakąś fajną miniaturkę przy okazji. By ładnie wyglądała. Jakby była. Nigdy potem nie mam na miniaturki. Voilà. Perpetuum. Sypie się, sypie. Także te buraki. Aha, jeszcze może powiem. Jeżeli chodzi o te maszyny, bo je tak zachwalałem. Ale już wiem, że na pewno dwóch pól nigdy nie będę robił buraków przy takiej maszynie. Pojemność. Jeżeli chodzi, no bo ktoś tam ma małą gospodarkę, bardzo fajne. Polecam jeszcze raz. Ale jeżeli chodzi o pojemność 6000 litrów, to na. Ja musiałem dosłownie w normalnym życiu co 30 sekund rozładowywać. Więc to było straszne. Dlatego na pewno jedno pole maksymalnie buraków na sezon. Albo po prostu kupimy sobie ten większy kombajn. Tak w zasadzie. Nie wiem czy wiecie, ale ja sobie tutaj teraz ładuję moją ładowarką. Ale takie buraki. Na przykład, zaraz wam pokażę. Możemy sobie.
z pryzmy zbierać właśnie naczepy za pomocą takiej oto specjalnej maszyny, która z tym dodatku Holmer Extra Terra Case 2 Eco. Jest ona co prawda bardzo droga, natomiast jeżeli zajrzymy sobie właśnie na ilość tych buraków, ile jest, jeżeli jest jeszcze pole bardzo daleko, no to bardzo jej się opłaca. W sumie wychodzi na to, że się opłaca kupić taką maszynę albo wypożyczyć. Ta maszyna pozwala właśnie na, to jest taki duży kombajn, który podjeżdża. Podjeżdża sobie tak, jak ja teraz podjadę. Z tyłu ma taką wielką rurę, taśmociągi. Ona sypie po prostu na naczepę. Na pewno ona kiedyś się pojawi na mojej farmie. Buraków bardzo dużo, nie wiem co z nimi zrobię. No może sprzedam, no ale z jednej strony się nie opłaca sprzedawać ich. Już jest pełno? Nie, jeszcze trochę. Będę musiał zatankować przy okazji mojego mana. Zobaczymy, ile mi się tam to wysy ile mi się wysypie tych buraków. Może. W sumie to tutaj już chyba nie będzie nic do roboty, także chyba sobie pojedziemy i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardziej tą kiszonką. Dobra, już napełniony. Także użyję sobie teraz, żeby nie jechać dwa razy, takiego moda Follow Me. Może wrzucę wam link w opisie. Bo moda bardzo przydatny mod. Jeszcze kiedyś się pojawi na mojej serii z modów, na pewno. Może następnej właśnie przydałby się ją jakoś tam trochę znowu rozpocząć. I zacząć coś tam po prostu nagrać. A, pryszcze kryjemy sobie i jedziemy. Także tego moda sobie obie. Właśnie mam wszystko, jak to działa. Właśnie poza na tej mojej serii Stop Mod. A tutaj wszystkie maszynki czekałem do mycia, dlatego ich tutaj nie sprzątałem. Trochę sobie dolejemy. Żeby było. Dobra. I jedziemy sobie. U tych świn, no to sobie gdzieś tam po prostu to wysypiemy, a kiedyś to się jakoś ładnie ułoży. Ale jedynie co się cieszę, że od poprzednich odcinków, w ogóle od pierwszego odcinka na YouTubie, się trochę zmieniło i trochę się tutaj dokształciłem. Między innymi na przykład teraz są dźwięki z gry, czy to ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o samo audio, no to to jakoś specjalnie nie jest. To jest jeden też z powodów, przez które nie nagrywam po prostu tych odcinków. Gdzie on jest? Ponieważ muszę sobie kupić lepszy mikrofon, no to na pewno. Bo to i przyjemnie będzie się oglądać. I ja nie mogę tyle nie. To jest jedynie problem. Będę musiał sobie tam dojechać do tego mana. Ale na przykład taką ładowarkę kołową bardzo polecam, szczególnie zmodyfikowaną, w sensie, że jest ogromna łyżka, ogromnej pojemności i tutaj obciążnik. Bardzo wydajna maszyna. Może trochę się wypowiem na temat Cattle and Crops. Gry rolniczej, która ma kiedyś tam w końcu wyjść. Jak wspominałem kiedyś pod któryś tam odcinkiem, że są teraz, wychodzą do niej dema. Czyli jest po prostu gra dla osób, które wsparły odpowiednią kwotą tam na jakiejś stronie na Kickstarterze.
No i oni mogą sobie grać wersję demo. W tej wersji demo jest to, ona jest to jakiś czas aktualizowana. I w jakiejś tam, po prostu w kolejnych aktualizacjach coś się pojawia. Była już orka, chyba kultywacja, nawożenie obornikiem płynnym. I było jeszcze opryski. Jeszcze mają się teraz pojawić jakieś tam na siew ma się pojawić, tak. Więc w końcu będzie siew. I za niedługo wyjdzie w końcu pełnoprawna ta wersja. Już nie demo. Wczesna wersja, tak jak to się nazywa. Tyle, że ta wczesna wersja wyjdzie, no niby wyjdzie w marcu. Natomiast ona, ta wczesna wersja miała być, źle mówię, ta wczesna wersja miała być w marcu. Ona dopiero prawdopodobnie, o ile się to wszystko uda, wyjdzie we wrześniu. Myślę, że sobie tak wysypiemy. Mam nadzieję, że nie będzie aż takiego problemu z tym. I się kiedyś gdzieś tam przewiezie. No i może pod koniec roku wyjdzie w końcu The Content Crops dla wszystkich graczy. Będzie można sobie pograć. Może ją kupię. Nie wiem, zobaczymy. Ale z reguły właśnie takie opóźnianie nie wróży niczemu dobremu. Dla gry. Opóźnienie daty premiery. Ale jakbym mógł teraz trochę zopiniować tą grę, czy zrecenzować. Mi się osobiście podoba ze względu na właśnie tą glebę 3D. I na to, że tak się wszystko ładnie tam podłącza. Nie wiem, czy ktoś oglądał sobie jakieś tam właśnie filmiki z tego demo. To wszystko, każdy wężyk jakoś ładnie się podłącza i to mi się bardzo podoba. I to jest całkiem spoko, w przeciwieństwie do farminga, gdzie od tylu lat się prosimy o tą glebę 3D, no i dalej nic nie ma, ani... W farmingu po prostu jedynie co tak najbardziej go wyróżnia i do tej pory utrzymuje, to jest właśnie to, że no modele są wspaniale wykonane. Natomiast cała reszta, no... Tak sobie. Dobrze, tutaj widzę, że przestało lecieć. Tą kieszonkę ładuję sobie poprzez taśmociągi. Jak wspominałem, bardzo wygodne opcje, jak dla mnie przynajmniej. Nie wiem, czy ja się tutaj jakoś zmieszcza. Jakoś spróbujemy. Ale chyba bardziej właśnie będę teraz nagrywał takie odcinki krótsze. Bo w tych dłuższych to ani nie ma o czym porozmawiać, bo na razie żadnych tematów nie ma. Nikt nic nie pisze. Że te 15 minut będziemy przynajmniej utrzymywać. Każdy przynajmniej będzie mógł sobie pooglądać. Nie będzie musiał słuchać tego marudzenia cały czas. Ohoho. Czy te taśmociągi można tak fajnie rozkładać. O, nie, 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 nie. Zobaczymy, czy to jakoś tak wyjdzie. Na razie leci. Lepiej tego nie dotykać. Zobaczymy, jak w ogóle wygląda cena teraz. Strasznie spadła. Nic, ale sprzedamy sobie jeszcze trochę. Ile się da na odcinku, a poza odcinkiem poczekam, aż wzrośnie. I ją po prostu sprzedam. Bo tutaj nie ma nic specjalnego, po prostu sobie
Podstawiam coś w mociągi i ona sama leci. Potem dopycham sobie manitką w tą stronę. I tyle. Jeżeli chodzi o kiszonkę, to jeszcze będzie z odcinek z niej. Natomiast jeżeli ktoś nie wie za bardzo, jak się tym zająć, kiszonkę można uzyskać z trawy skoszonej i przywiezionej tutaj. Albo na przykład jak ktoś ma sieczkarnię, może sobie dowolne jakieś zboże skosić, czy kukurydzę i po prostu tutaj przywieźć. Ale jeszcze z kiszonki na pewno kiedyś będą gameplaye, odcinki. Na których wszystko dokładnie omówię. Dobrze, a jeszcze korzystając tutaj z okazji, że mamy trochę czasu, no to jeszcze sobie jest ten. No serio, on się znowu zablokował. Ten typ jest. No serio, gdzie on jest? Jest moja ładowarka. Ona spadła. Ja się zamiast tego. Ja się tego boję. O, super. Nice. No to tak, my się jeszcze nie bawiliśmy. A tą soję chyba jednak poczekam. Na jakąś lepszą cenę. Po prostu chcę. Wrzucę jakiś taki malutki gameplay. Jeszcze jak będę tą soję sprzedawał. A to się zobaczy. Zobaczymy, no to nie ma nic specjalnego w takim. Ale jakbyście chcieli. Aha, i od razu zaznaczam, że tak. W następnym tygodniu, czyli niestety już w niedzielę. Niedzielę, środę i kolejną niedzielę nie będzie żadnych odcinków. Jest to spowodowane moim wyjazdem z rodziną. W końcu wyjeżdżam. No i niestety nie będzie odcinków, także was już w tym momencie informuję. Abyście się nie zastanawiali, dlaczego nie ma. Ja się cieszę, że w końcu się odrywam. Aha, no i już zbliża się powoli tak małymi krokami, ale już muszę o tym wspomnieć niestety. Koniec wakacji, czyli to oznacza, że moja aktywność prawdopodobnie trochę się zmniejszy. Trochę, bo nawet bardzo. Ale nie przejmujcie się, przynajmniej będę miał w końcu nowy mikrofon. To już od następnych wakacji na pewno już moje audio będą prawie że rewelacyjne. I się wszystko jeszcze zobaczy. Ładujemy sobie. Ups, zahaczyłem. No trochę tutaj wchodzi, nie powiem, mimo tak wielkie łychy. Ale gdybym na przykład taką łyżką ładował całą naczepę, no to by było zbyt nierealne. Moim zdaniem. Może spróbuję trochę z kabiny z zewnątrz. Teraz chyba nic nie widać. Nie ma jakiegoś szyberdachu, na przykład manitu. Ale patrzcie, że jest pieniędzy. Bo nawet jeszcze nie jest
Okrągły milion. Pieniędzy to tutaj będzie ho, 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 jeszcze jak znajdę jakąś dobrą cenę za to. To w ogóle. Możecie się spodziewać jakichś poważnych zakupów. No zobaczymy, ile tego tu jest. A, jeszcze trochę mogę doładować. Także tak, po prostu to sobie właśnie te czynności zrobię poza odcinkiem. Soję może sprzedam. No, może wrzucę jakieś gępy, ale raczej nie. A jak przez ten cały tydzień nie będą się pojawiać gameplaye, to polecam wyjść sobie na dwór, a nie siedzieć cały czas przed YouTube'em i oglądać moje filmy. I się pobawić, aby wam całe wakacje nie minęły przed komputerem. Bo to w pewnym stopniu są jakby też zmarnowane wakacje. Dobrze, my sobie teraz wsiądziemy do mojego mana. I jedziemy sobie do farmy, ponieważ nie tylko można sprzedawać tutaj właśnie w biogazowni, natomiast można sprzedawać jeszcze na strychu. Cena na strychu jest dość duża, bo jest 524 euro. Także to jest całkiem sporo. No i dobra, jesteśmy już pod strychem. Dojeżdżamy sobie. Jedziemy sobie do środka, myślę. I wysypujemy. A ja myślę, że w tym materiale to chyba będzie wszystko. Tak, hajs leci. Zachęcam was do subskrybowania, do lajkowania, do udostępniania moich filmów, żeby było jak najwięcej wyświetleń, żeby mi też tak hajs szybko leciał z YouTube'a. Teraz zauważyłem, że to jest taka rolka, co się kręci. Nice. No zastanawiałem się zawsze, jak tu się wysypuje. To jest taka rolka. No nieźle. Dobra, także jeszcze raz. Zostawcie łapkę, komu się podobało. Możecie dać oczywiście suba. Udostępnić moje filmy. Zachęcić tam znajomych, aby też zasubskrybowali mój kanał. Bo to naprawdę jest fajne. No ja co, ja w tym odcinku to już myślę, że będzie na tyle. Kiszonka sobie leci, sprzedaje się. A w czasie, gdy kiszonka się sprzedaje, no to ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do następnego.